Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved na serwerze PvP. I tak jak się spodziewałem, tak jak wam mówiłem, no niestety moja baza została zrajdowana w nocy. Wczoraj po wylogowaniu się, no niestety, no ona też nie była jakoś mega zabezpieczona, tak? No co prawda były dwa pierścienie metalowych ścian i tak dalej, no ale niestety to nie powstrzymało tych gości. No ja myślę, tak wiedziałem, no że, że oni tą wojnę wywiedzą. Wiedziałem, że mi tutaj bazę skroją. No i teraz tak, do wyboru mam dwie rzeczy. Albo zrobić nową postać i w sumie stracić tak naprawdę tylko 2 dni niby, nie? Bym stracił. Czy dalej kontynuować tą postać, zrobić sobie bazę w innym miejscu i po prostu przygotować się na zemstę na nich. I postanowiłem, że zamiast zakładania nowej postaci na tym samym serwerze bym założył, to chyba i tak zrobię po prostu tą postać. Zrobimy bazę teraz w innym miejscu. Tutaj na północy i zobaczę, jak tutaj to wszystko wyjdzie. No mam nadzieję, że będę mógł przez jakiś tam czas się ukryć tutaj, żebym zdążył po prostu wszystko sobie wybudować. Mam już po prostu ten level wymagany i nie będę musiał się uczyć żadnych engramów, tylko pozostanie samo budowanie bazy. Jak widzicie, tutaj w ekwipunku mam już wszystkie rzeczy potrzebne, żeby zbudować tą bazę z kamienia. No i sobie ją teraz zrobimy, tylko właśnie muszę znaleźć jakąś taką całkiem dobrą miejscóweczkę, co nie jest tak naprawdę łatwe. No tamta miejscowa była ogólnie nie najlepsza, ale nie dlatego została ta baza zrajdowana, że ta miejscowa była słaba, tylko po prostu no tamci kolesie to fiuty, no ich tam jest 3 w trajbie. Także spoko, mam nadzieję, że się jeszcze zemścimy na nich. No i teraz tak, no gdzie tutaj się wybudować? Ja tak do końca nie wiem, może tam na tym pagórku. Tutaj jest T-Rex. To nie bardzo. Tylko że tam, widzicie, tam gdzie jest to drzewo, może taka miejscowa. Oczywiście nie będziemy robić dużej bazy. W ogóle ten T-Rex, on chyba na mnie wcześniej szedł, bo on mnie gonił. Nie wiem, czy teraz on trzyma te agro, czy nie trzyma. Dużo tutaj pteranodonów lata, więc jak coś, to będzie można kilka oswoić. Trzeba będzie zrobić no tą metalową bazę. Trzeba będzie zrobić te działka itp. itd. itp. itd. No teraz z kolei, jak gdybym się tutaj wybudował, to byłoby spoko, ze względu na to, że tutaj po prostu jesteśmy w górach, tak? I ten metal byłoby już łatwiej transportować. Argentywy obok do oswojenia. No wszystko, tak naprawdę, do oswojenia jest obok. O kurde, jestem głodny, nie mam nic na sobie. Żadnego jedzenia. Także teraz trochę pozbierałem tutaj tych wszystkich rzeczy. Czekajcie, musimy coś tu zjeść i zaczniemy budować tą bazę. Tylko no wybór miejsca teraz. Nie mam nic latającego, więc też ten wybór miejsca taki jest trochę niepewny. Czekajcie, zjemy sobie to. Bo nie wiem, jak to wygląda z góry po prostu, aby się przydało wiedzieć, co nie? W tamtej bazie nie zostało nic. Znaczy jest ogólnie ta metalowa obudowa, tylko są ściany wyburzone, ale reszta cała została, no, została zrabowana i wykradziona niestety. Okay. No też jakiś ten teren musi być równy, prawda? Może jakoś tutaj gdzieś. Bo tam była baza. O, tutaj troszkę dalej. Kurde, nie chciałbym, żeby coś mnie tutaj napadło, jakiś dinozaur, bo ja nic na sobie nie mam w ogóle. Mam na sobie to, co widzicie, czyli tylko rzeczy do budowania tej bazy. Nie mam żadnej zbroi, nie mam żadnej broni. A tutaj wychodzę za tych pagórków i tak nie do końca. Zimna się obsrała moja postać. Kurde, gdzie ta półeczka? Tutaj była taka półeczka. Tam jest kotek, dobra, to od kotka uciekamy. Trzeba będzie wybrać jakieś to miejsce dobre, no. Na tym brzegu w zasadzie mógłbym, nie? Ale myślałem, że na początku się schowamy pod te drzewa jakieś. Ja zaraz umrę z głodu i z powodu zimna.
Więc dobrze by było tą barę zrobić przed tą dętką, żebyśmy... O kurwa. Mogli się zrespić. Śmieszne jest to uciekanie. No ale nie mam innego wyboru. Nie mam innego wyboru. Ich baza w ogóle jest słabo zrobiona. Ja tą bazę im rozpierdolę. Ja tą bazę im rozwalę. Oni się zbudowali moim zdaniem w słabym miejscu. Te działko moje niestety nic nie dało. Dobra, wiecie co, ja poszukam i do was wrócę. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak. Uciekałem od Cardo jakiegoś z tej góry i znalazłem całkiem przyjemną miejscówkę. Nie chcę tam za bardzo podchodzić, żeby on się tutaj nie dolurował, ale tak, no nie, dobra, to jest paracer, spoko. I tutaj widzę, że jest tak, równa półka. Nie będzie tutaj można zbudować dużej bazy, ale jak na początek taka jest spoko. Miejsce, jak widzicie, będzie ukryte całkiem i myślę, że jedziemy z tym budowaniem, trzeba zacząć. Zrobimy bazę na początku 3 na 3. O, idealnie. Dobra, i teraz tak. Gdzie brama? Myślę, że... O kurwa, Argentiva, niedobrze. Ona będzie chciała mnie zjeść zaraz. Dobra. Czekajcie, czekajcie. Kurde, szybko, bo ja nie mam czasu, nie? Przez tą Argentivę przede wszystkim nie mam czasu. Mam nadzieję, że starczy mi tego wszystkiego. No lipa, nie? Że muszę wszystko to od nowa robić. Ale ja wiedziałem, że tak będzie na tym serwerze. Ogólnie na każdym prawdopodobnie na serwerze PvP musimy się czegoś takiego spodziewać. No po prostu wojna, tak? Tej wojny jakoś bardzo nie chciałem. Ale trudno już jak jest. Trzeba ją przyjąć. Chyba. Dobra, teraz tak, potrzebował jeszcze trochę ścian. Kurde, właśnie, nie chcę niszczyć obok siebie, kurczę. No. Wiecie, żeby zachować jakby te ukształtowanie terenu, prawda? I te tak naprawdę naturalne kamuflaże. Myślisz, że tyle starczy tego kamienia? Chyba tak, tam nie ma dużo do zrobienia. Sufity już mam, muszę pozrobić tak, takie tą płotki. Metalowe, znaczy te kamienne płotki. No i pytanie, no co ja dzisiaj zdążę jeszcze zrobić? No muszę tak, muszę zrobić wszystko od początku, no i powiem wam, że nie chce mi się bardzo. Musimy przede wszystkim oswoić jakiegoś pteranodona. Będzie pteranodon to Argentive z metal, znowu cementing paste swój zebrać, bo oczywiście też żadne moje dino nie przeżyły. Dobra, teraz tak, płotki. Jakoś dużo bardzo surowców w sumie nie miałem w tej bazie tam. Znaczy miałem dużo cementing paste i chityny, którą zebrałem na tej żabie zacnej zresztą. Żaba naprawdę się spisała na medal. Chyba za mało jeszcze. A nie. Dobra, idealnie. I teraz tak, piąteczka i będzie już baza gotowa. Także taka kamienna baza to jest około pół godziny na tym serwerze. A czy też z moim skillem, powiedzmy, bo ja mam 200 mili damage. Ale jak widzicie, ciosałem niemetalowymi narzędziami. Tak, ogólnie jeszcze jest pomysł na to, że tamtą bazę rozbiorę i zdobędę też stamtąd metal i cementing paste, no ale teraz się tam nie będę mógł dostać niestety. Dobra, wszystko jest gotowe, czas na jakieś oswajanie i tak dalej, także ryby. Dobra, słuchajcie, baza postawiona tak jak widzicie i tutaj już podstawowe rzeczy są zrobione. No i trzeba teraz wyruszyć po pteranodonka. Mamy strzały, więc można już uśpić. Niestety na siodło nie mam jeszcze przedmiotów, będzie trzeba...
będzie trzeba znaleźć. No ale to chyba w międzyczasie się, mam nadzieję, uda jakieś mięso. Tutaj też sobie przygotowałem. No to więc trzeba będzie trochę zabić, no, jakiegoś skorpiona. No, dwa skorpiony powinny ogólnie starczyć. Więc mam nadzieję, że tak się stanie. No i mam już metalowe narzędzia też, także no nie wiem, no liczę na to, że tutaj jednak już będzie zaraz wychodzenie na prostą, chociaż no, to co najmniej 2 dni, no trzeba. Tak, no chyba, że Argentivę oswoję w sumie. Nie wiem co lepsze, czy Pteranodon, czy Argentiva. W ogóle przydałoby się kilka tych Pteranodonów oswoić. Bo zastanawiam się, czy po prostu nie iść i kogoś nie ojebać, nie, jakiejś bazy. Bo może to jest. Dwa koty. Trzy. To nie będę z tymi kotami walczył bez zbroi. Bo może to będzie najlepszy pomysł, żeby oswoić Argentivę, zrobić kilka tych granatów, kogoś okraść i od niego wziąć te przedmioty wszystkie. Bo ja potrzebuję, tak, potrzebuję metal, kryształ, obsydian, cementing paste, chityna, perły. Także każdy rodzaj potrzebuje niestety asortymentu. W tamtej bazie z kolei zostało działko jeszcze, więc te działko mogę sobie tutaj teraz przenieść. No tylko też pteranodon do tego potrzebny, prawda? No dlatego lipka. Czekajcie, zaraz zobaczymy. W ogóle obok jest Alfa Karno. Czyli można by było skórkę zdobyć, no ale ja nie mam jak zabić tego Alfa Karno. Jak ja nie mam nawet zbroi, 15 strzał tranquilizera. Także no nie wiem co zrobić. No czekajcie, w sumie mogę zabić tego z tego, będzie jakaś keratyna z niego. Chyba, że będzie dętka. Jak widzicie, on dużo, kurde, mogłem, wiecie co? Odpocząć staminę. Ja pierdolę, i będzie dętka. No i chuj. Dobra, na szczęście tutaj obok jest ta baza moja. Zaraz dobijemy tego z tego. No bez zbroi to też z dupy jest. Tutaj nawet w tej bazie łóżka nie mam, dlatego wiecie, nie mogę się zrespić, nie? Bo te łóżko tam zniszczyli. Ja tam raz podszedłem do tej bazy i oni tam stoją po prostu beka z typów, stoją tam przez cały czas i no nie wiem, chcą mnie zabijać. No straszny greeting niestety. Nie wiem, czy zgłosić to po prostu do admina, że oni aż tak, no trochę przesada, co nie? Tym bardziej, że kurwa, no. Trzech na jednego. Też już się zastanawiałem, czy chcecie mi pomóc, czy podać ten serwer. Byśmy rozjebali tutaj to wszystko. Czekajcie, gdzie jest ten z tego, co mnie zabił, tam gdzieś chyba. No beka, nawet nie mogę hity nowej zbroi zrobić, no. Ale zaraz coś tutaj poradzimy. Tylko tam też T-Rex był obok, nie? Trzeba będzie uważać. Jakoś też starać się za bardzo mi nie chce, wiecie? O, widzicie, jeden cios wystarczył. No i teraz tak, z siekierki. Keratyny to nie uzbieram, nie ma takiej opcji nawet. Trzeba zabić skorpiona, tu jest jakiś pteranodon. Już w sumie level na razie nie jest ważny. Ważne jest to też, żeby go nie zabić w zasadzie z tej kuszy. Aha, dobra, to mi wytłumaczy. Poleciał w pizdu? Obok T-Rex. Słuchajcie, bo nawet nie widzę, żeby on gdzieś poleciał, tam? Sargentiva. To jest on? Tak, to jest on. Jesus Christ.
No i nie wiem, czy on się odbaguje, czy nie odbaguje. Tu ktoś próbuje metal, kamień mieszać. To jest baza, aha, to jest baza. Myślałem, że to tratwa. No widzicie, można by było się do niego włamać w sumie, nie? A gdzie jest wejście? Tutaj. To jest tratwa. A, no to też głupio zrobił. Bo tratwę można zniszczyć. Chyba, że zniszczymy zaraz, czekajcie. Tam ktoś płynie, to może na razie nie. Nie mam lunety. Dobra, no co, wrócę chyba do was zaraz po prostu, no. Dobra, słuchajcie, zbliżamy się do mojej starej bazy, już się napierano do niej. Nie wiem, co to będzie. Powiem wam szczerze, że nie wiem, czy tam na przykład działka nie zostały nowe postawione. Wiecie, jak to jest. Ja chcę to działko koniecznie odzyskać, bo w nim też są na pewno naboje jeszcze. Bo oni po prostu zaraz wam pokażę, jak się wkradli do tej bazy zresztą. Pierwszy rzut oka, wszystko tu jest ok. Czekajcie, czekajcie. Tak, dobra, tu jest wszystko ok. Pokażę wam, jak to wygląda. Już to widzicie, działko jest nawet bez prądu, nie? A właśnie po co ja. To działko trochę mi nie jest potrzebne, skoro ja prądu nie mam. Widzicie, tutaj się włamali. Podobno 15 C4 jest potrzebne, żeby wywalić tą ścianę, także musieli zużyć łącznie 30 minimum. Ale to wszystko jest puste, działko sobie weźmiemy, naboje. I pick up. Dobra, teraz tak, no tu nic nie ma w tych. Tu też nic nie ma. O dobra, benzyna jest. Już się nie chciało im rozwalać. A ja to mogę podnieść. Czekajcie, to mogę podnieść. Coś jeszcze mogę podnieść? Pick up. Pick up. Chciałbym jeszcze podnieść te metalowe wszystko, ale kurde. Zobaczcie, ile tu jest metalu, nie? Wszystko. Na złom wszystko pójdzie. Nie. Jeszcze pteranodon został w środku. No szkoda, kurde, szkoda, bo wiecie co, jeszcze jeden dzień. No i ta baza nie byłaby do zdobycia specjalnie. Byłoby ciężko im ją zdobyć. Nie wiem, czy ją zamykać w ogóle. Może zamknę, to wiecie, ktoś będzie może myślał, że tutaj coś jeszcze jest. Czekajcie, chodź tutaj. O nie, kurwa, lecą. Dobra, i spadamy. Na Argentywie leciał. Dobra, także odzyskałem te przynajmniej pierdółki. Tutaj leci to on. Na 100%. Zaraz zobaczymy, czy ja to odzyskam, nie? Bo to tak niekoniecznie. Trzeba w las szybko. No i trzeba będzie zacząć tam się obudowywać. Także przynajmniej mam ten generator mocy, także działko będzie można zrobić. Ja wracam do bazy i coś tam jeszcze oswoimy, bryby. Dobra, czas teraz pozbierać jakiś olej, perły, takie rzeczy, wiecie, które ptenadononem najlepiej jest przynosić. Tutaj mam jakiegoś gościa, proponuję go złapać. Raczej gościówę. A może i gość? Nie, gościuwa. Dobra. Dętka. Dętka. Dobra. Teraz sprawdźmy tutaj. A, to jakiś mały level był.
Szkoda. Dobra. Także, no słuchajcie, teraz no, cały czas ja tu będę musiał niestety zbierać te wszystkie przedmioty i to jest kupa roboty. No i boję się, że wiecie, że tamci gole się będą grifować po prostu i jak znajdą tą moją bazę tutaj, to będą no prawdopodobnie ją też starać się zniszczyć. No a ja nie jestem w stanie, znaczy jestem teoretycznie w stanie w jeden dzień wybudować jakąś bazę. No ale kurde. Strasznie dużo zachodu z tym, szczególnie jeżeli chodzi o metrową bazę, zobaczcie, zniszczona. Tutaj to chyba nieskończona po prostu. Tutaj na szczęście jesteśmy w górach, tak? No i jestem niby schowany pod tymi drzewami, więc to jest w sumie spoko. No ale nie wiem. Tutaj też zobaczcie, zniszczone. Tutaj pewnie wszystkie są w takim razie zniszczone w tym miejscu. Tam to nie wiem, jakaś z dziurami. Te nie są zniszczone. Wiecie, pewnie sąsiad sąsiada skubie, tak jak no ja w sumie też. Trzeba uważać teraz na te działka też, co nie? Dobra, trochę kryształu mi się przyda, tylko nie wiem, czy to jest dobre miejsce. Skoro tam u niego się pali, to tak dziwnie może być. Na pewno na neutral, bo jak mnie zabiją, to przynajmniej on się będzie bronił przez chwilę. Może uda mu się kogoś zabić. Dobra, kryształ w cenie, olej w cenie i perły są w cenie. Nie potrzebuję tego bardzo, bardzo dużo. Tylko trochę, żeby zrobić po prostu podstawowe rzeczy. A później tylko i wyłącznie cementing paste metal. Cementing paste metal. Tym razem, jak będę robił działka, to znowu zrobię tak jak właśnie, kurde, tamta baza przed tą czystką. No była zajebiście po prostu zabezpieczona. Myślę, że nie chciałoby się komuś kroić tej bazy. Pięć tych działek było. No także szkoda tego wszystkiego. Dobra, wiecie co? No co, chyba pozbieram. No na pewno w tym odcinku nie będę budował z tego metalu, bo też mi się trochę nie chce, powiem wam szczerze. Wiem, że trzeba, no trzeba te działka. Może najpierw działka po prostu zbuduję. Może to jest jakiś pomysł, także chyba będę więcej pereł potrzebował. Bryłę. Dobra, kolejny bezpieczny powrót. Robimy od razu generator, stawiamy to wszystko. Zrobimy. Macie ciemno jak w dupie u Murzyna, no. O, dobra. Sobie wylądujemy. Szybko, 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 szybko. Zamykamy. I nie ma co, ja od razu stawiam te działko. Ale będę. Trzeba cztery działka z każdej strony jest potrzebne, bo ktoś, wiecie, może się podkraść, nie? Jak będzie stał pod ścianą, to działko go nie zestrzeli. Dobra. Zobaczcie, przywiozłem tutaj troszkę rzeczy. Niedużo, trochę. Także trzeba to wszystko jakoś wyważyć i stonować. Elektryczny generator. No i będę musiał zrobić niestety coś, czego nie mam jeszcze. Czekajcie, bo ja chyba nie będę mógł jednak tego zrobić. Muszę zrobić elektryczny po prostu ten generator, nie? Czekajcie, to nie tutaj. Czego mi brakuje? Spark powder tylko. To spark powder to zaraz zrobimy, nie ma sprawy. Zajebiście, dobra. Dobra, gitara. No i co? Chyba na tej stronie po prostu. Tu będzie fabricator, tu będzie tender. Także spoko, ustawimy sobie go. Od razu mogę tutaj tą benzynę. No bo kable muszę zrobić, a kable są dopiero dostępne w fabricatorze, także spoko. Dobra, powoli odbudowujemy stat, odrabiamy. Mamy już troszkę zabezpieczoną bazę. Tutaj jakiegoś gościa jednego skryłem. Nie miał dużo tego wszystkiego, ale trochę, nie? Lepszy jest ryc niż nic. Znaczy otwartą bazę miał. Ludzie tutaj budują bez dachu na początku, zbierają wszystko, zbierają i wiecie, i liczą na to, że nikt tego nie weźmie po prostu. No, ale jestem też ja. I ja wziąłem. I ja sobie wziąłem.
Dobra, możemy zrobić w końcu ten pocket. Czemu ten pocket? Bo go można po prostu przenosić. Dobra, perły, tak. Muszę pamiętać, że tym te można przenosić. Jakoś tak się nie mogę przyzwyczaić. Dobrze, że ten cementing paste był. Dobra, to w sumie może zostać. Dobra. A jeszcze trochę drewna będę potrzebował, żeby zrobić wtyczkę. Taki tam generatorek, nie? Śmiesznie to wygląda, jak taki mały jest. Taki dla dzieci jakby. Ale on nie ma zasilania. No tak, tak jak poprzednio. Muszę zrobić też ten duży niestety. Bo nie mam zasilania do niego. Świeci się, słuchajcie, świeci się i gra, także wszystko jest gotowe. Ten już będzie można rozmontować w zasadzie. Dobra, zajebiście. Także teraz, co nam pozostaje? Pozostaje mi założenie na górze broni naszej. Czekajcie, tylko tutaj to wszystko przeniosę. Trzeba, oczywiście będzie potrzebne zrobić więcej naboi, prawda? Tak na wszelki wypadek. Nie wiem, słuchajcie, czy to przetrwa, czy nie przetrwa. Nie wiem, czy dobrze robię, pewnie źle robię, że nie założyłem nowej postaci. Zrobienie nowej postaci i wbicie 80 levela, który jest, nawet 70 jest w sumie potrzebny. To jest chwila, nie? Tak naprawdę, także... Wstawię po prostu, wiecie co, na środku. Nie wiem, czy od strony tamtej, czy to jest różnica? On chyba do tyłu też się odwraca. Chyba on o 360 stopni może się obracać. No nie wiem, może lepiej, nie ma różnicy chyba. Dobra, niech będzie tak po prostu. Naboje. No i teraz tak, ustawmy wszystko. All targets. Dobra, otejmowane. High, no warning dajemy. A, już było no warning. Dobra, jest tak, high, players. No i gitara. Także teraz już będzie strzelane. No i wiecie co, chyba w dzisiejszym odcinku to już wszystko. No ja po prostu muszę zacząć się przygotowywać do tej bazy metalowej. Muszę oswoić kilka argentiv. No i po prostu zacząć się zwozić tutaj metal. Tylko tak, no ja oswoję kilka tych argentiv i co mi z tego? Skoro ktoś będzie mógł mi te argentivy zabić. Tak więc to będą takie jednorazowe argentivy po prostu. Tylko i wyłącznie po to, żeby przeniosły mi ten metal. Także kupa roboty przede mną. Chyba najpierw, wydaje mi się, że najpierw jest lepiej zrobić jednak mimo wszystko cementing paste. Czyli najpierw lecimy po żabę w następnym odcinku. Cementing paste i tak dalej, i tak dalej. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że nie ten, że takie odcinki też są spoko, bo to jest w sumie podobny odcinek tak naprawdę do tego drugiego bodajże. Mam nadzieję, że to nikomu nie będzie przeszkadzało. No też mam nadzieję, że nie będzie wiele takich odcinków, że trzeba będzie się odbudowywać. Zobaczymy, jak tutaj to będzie. Także dzięki za oglądanie. Pamiętajcie zostawić tą łapkę w górę, skomentujcie, co myślicie. Ta miejscowa chyba jest całkiem fajna. Tak mi się wydaje, że całkiem spoko miejsce, także może będzie tutaj trochę lepiej. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć. Jesus Christ. No i nie wiem, czy on się odbaguje, czy nie odbaguje. Tu ktoś próbuje metal, kamień mieszać. To jest baza, aha, to jest baza. Myślałem, że to tratwa. No widzicie, można by było się do niego włamać w sumie, nie? A gdzie jest wejście? Tutaj. To jest tratwa. A, no to też głupio zrobił. Bo tratwę można zniszczyć. Chyba, że zniszczymy zaraz, czekajcie. Tam ktoś płynie, to może na razie nie. Nie mam lunety. Dobra, no co, wrócę chyba do was zaraz po prostu, no. Dobra, słuchajcie, zbliżamy się do mojej starej bazy, już się napieram do niej.
Nie wiem, co to będzie. Powiem wam szczerze, że nie wiem, czy tam na przykład działka nie zostały nowe postawione. Wiecie, jak to jest. No ja chcę te działko koniecznie odzyskać, bo w nim też są na pewno naboje jeszcze. Bo oni po prostu zaraz wam pokażę, jak się wkradli do tej bazy zresztą. Pierwszy rzut oka, wszystko tu jest ok. Czekajcie, czekajcie. Tak, dobra, tu jest wszystko ok. Pokażę wam, jak to wygląda. Już to widzicie, działko jest nawet bez prądu, nie? A właśnie po co ja. Te działko trochę mi nie jest potrzebne, skoro ja prądu nie mam. Widzicie, tutaj się włamali. Podobno 15 C4 jest potrzebne, żeby wywalić tą ścianę, także musieli zużyć łącznie 30 minimum. Ale to wszystko jest puste, działko sobie weźmiemy, naboje. I pick up. Dobra, teraz tak, no tu nic nie ma w tych. Tu też nic nie ma. O dobra, benzyna jest. Już się nie chciało im rozwalać. A ja to mogę podnieść. Czekajcie, to mogę podnieść. Coś jeszcze mogę podnieść? Pick up. Pick up. Chciałbym jeszcze podnieść te metalowe wszystko, ale kurde. Zobaczcie, ile tu jest metalu, nie? Wszystko. Na złom wszystko pójdzie. Nie. Pteranodon został w środku. No szkoda, kurde, szkoda, bo wiecie co, jeszcze jeden dzień. No i ta baza nie byłaby do zdobycia specjalnie. Byłoby ciężko im ją zdobyć. Nie wiem, czy ją zamykać w ogóle. Może zamknę, to wiecie, ktoś będzie może myślał, że tutaj coś jeszcze jest. Czekajcie, chodź tutaj. O nie, kurwa, lecą. Dobra, i spadamy. Na Argentywie leciał. Dobra, także odzyskałem te przynajmniej pierdółki. Tutaj leci to on. Na 100%. Zaraz zobaczymy, czy ja to odzyskam, nie? Bo to tak niekoniecznie. Trzeba w las szybko. No i trzeba będzie zacząć tam się obudowywać. Także przynajmniej mam ten generator mocy, także działko będzie można zrobić. Ja wracam do bazy i coś tam jeszcze oswoimy, bryby. Dobra, czas teraz pozbierać jakiś olej, perły, takie rzeczy, wiecie, które ptenadononem najlepiej jest przynosić. Tutaj mam jakiegoś gościa, proponuję go złapać. Raczej gościówę. A może i gość? Nie, gościuwa. Dobra. Dętka. Dętka. Przedmiotów będzie trzeba znaleźć. No ale to chyba w międzyczasie się, mam nadzieję, uda. Jakieś mięso tutaj też sobie przygotowałem. No to więc trzeba będzie trochę zabić, no, jakiegoś skorpiona. No, dwa skorpiony powinny ogólnie starczyć. Więc mam nadzieję, że tak się stanie. No i mam już metalowe narzędzia też. Także no nie wiem, no liczę na to, że tutaj jednak już będzie zaraz wychodzenie na prostą. Chociaż no, to co najmniej dwa dni, no trzeba. Tak, no chyba że Argentive oswoje w sumie. Nie wiem co lepsze, czy Pteranodon, czy Argentiva. W ogóle przydałoby się kilka tych Pteranodonów oswoić. Bo zastanawiam się, czy po prostu nie iść i kogoś nie ojebać, nie? Jakiejś bazy. Bo może to jest... Dwa koty. Trzy.
nie będę z tymi kotami walczył bez zbroi. Bo może to będzie najlepszy pomysł, żeby oswoić Argentywę, zrobić kilka tych granatów, kogoś okraść i od niego wziąć te przedmioty wszystkie. Bo ja potrzebuję tak, potrzebuję metal, kryształ, obsydian, cementing paste, chityna, perły. Także każdy rodzaj potrzebuje niestety asortymentu. W tamtej bazie z kolei zostało działko jeszcze, więc te działko mogę sobie tutaj teraz przenieść. No tylko też pteranodon do tego potrzebny, prawda? No dlatego lipka. Czekajcie, zaraz zobaczymy. W ogóle obok jest alfa karno. Czyli można by było skórkę zdobyć, no ale ja nie mam jak zabić tego alfa karno. Jak ja nie mam nawet zbroi, 15 strzał tranquilizera. Także no nie wiem co zrobić. No czekajcie, w sumie mogę zabić tego z tego, będzie jakaś keratyna z niego. Chyba, że będzie dętka. Jak widzicie on dużo, kurde, mogłem, wiecie co? Odpocząć staminę. Ja pierdolę, i będzie dętka. No i chuj. Dobra, na szczęście tutaj obok jest ta baza moja. Zaraz dobijemy tego z tego. No bez zbroi to też z dupy jest. Tutaj nawet w tej bazie łóżka nie mam, dlatego wiecie, nie mogę się zrespić, nie? Bo te łóżko tam zniszczyli. Ja tam raz podszedłem do tej bazy i oni tam stoją po prostu beka z typów. Stoją tam przez cały czas i... no nie wiem, chcą mnie zabijać. No straszny greeting niestety. Nie wiem, czy zgłosić to po prostu do admina, że oni aż tak... No trochę przesada, co nie? Tym bardziej, że kurwa no... Trzech na jednego. Też już się zastanawiałem, czy nie, czy chcecie mi pomóc, czy podać ten serwer. Byśmy rozjebali tutaj to wszystko. Czekajcie, gdzie jest ten z tego, co mnie zabił, tam gdzie się. No beka, nawet nie mogę hity nowej zbroi zrobić, no. Ale zaraz coś tutaj poradzimy. Tylko tam też T-Rex był obok, nie? Trzeba będzie uważać. Jakoś też starać się za bardzo mi nie chce, wiecie? O, widzicie, jeden cios wystarczył. No i teraz tak, z siekierki. Keratyny to nie uzbieram, nie ma takiej opcji nawet. Trzeba zabić skorpiona, tu jest jakiś pteranodon. W sumie level na razie nie jest ważny. Ważne jest to też, żeby go nie zabić w zasadzie z tej kuszy. Aha, dobra, to mi wytłumaczy. Poleciał w pizdu? Obok T-Rex. Słuchajcie, bo nawet nie widzę, żeby on gdzieś poleciał, tam? Sargentiva. To jest on? Tak, to jest on. Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved na serwerze PvP. I tak jak się spodziewałem, tak jak wam mówiłem, no niestety moja baza została zrajdowana w nocy. Wczoraj po wylogowaniu się, no niestety, no ona też nie była jakoś mega zabezpieczona, tak? No co prawda były dwa pierścienie metalowych ścian i tak dalej, no ale niestety to nie powstrzymało tych gości. No ja myślę, tak wiedziałem, no, że, że oni tą wojnę wydzą, wiedziałem, że mi tutaj bazę skroją. No i teraz tak, do wyboru mam dwie rzeczy. Albo zrobić nową postać i w sumie stracić tak naprawdę tylko dwa dni niby, nie? Bym stracił. Czy dalej kontynuować tą postać, zrobić sobie bazę w innym miejscu i po prostu przygotować się na zemstę na nich. I postanowiłem, że zamiast zakładania nowej postaci na tym samym serwerze bym założył, to chyba i tak zrobię po prostu tą postać. Zrobimy bazę teraz w innym miejscu. Tutaj na północy.
I zobaczę, jak tutaj to wszystko wyjdzie. No, mam nadzieję, że będę mógł przez jakiś tam czas się ukryć tutaj, żebym zdążył po prostu wszystko sobie wybudować. Mam już po prostu ten level wymagany i nie będę musiał się uczyć żadnych engramów, tylko pozostanie samo budowanie bazy. Jak widzicie, tutaj w ekwipunku mam już wszystkie rzeczy potrzebne, żeby zbudować tą bazę z kamienia. No i sobie ją teraz zrobimy, tylko właśnie muszę znaleźć jakąś taką całkiem dobrą miejscóweczkę, co nie jest tak naprawdę łatwe. No, tamta miejscowa była ogólnie nie najlepsza, ale nie dlatego została ta baza zrajdowana, że ta miejscowa była słaba, tylko po prostu no tamci kolesie, to fiuty, no ich tam jest trzech w trajbie. Także spoko, mam nadzieję, że się jeszcze zemścimy na nich. No i teraz tak, no gdzie tutaj się wybudować? Ja tak do końca nie wiem, może tam na tym pagórku. Tutaj jest T-Rex. To nie bardzo. Tylko, że tam, widzicie, tam gdzie jest to drzewo, może taka miejscowa. Oczywiście nie będziemy robić dużej bazy. W ogóle ten T-Rex, on chyba na mnie wcześniej szedł, bo on nie gonił. Nie wiem, czy teraz on trzyma te agro, czy nie trzyma. Dużo tutaj pteranodonów lata, więc jak coś, to będzie można kilka oswoić. Trzeba będzie zrobić, no, tą metalową bazę. Bazę. Trzeba będzie zrobić te działka itp. No, teraz z kolei, gdybym się tutaj wybudował, to byłoby spoko, ze względu na to, że tutaj po prostu jesteśmy w górach, tak? I ten metal byłoby już łatwiej transportować. Argentywy obok do oswojenia. No, wszystko tak naprawdę do oswojenia jest obok. O kurde, jestem głodny, nie mam nic na sobie. Żadnego jedzenia. Także teraz trochę pozbierałem tutaj tych wszystkich rzeczy. Czekajcie, musimy coś tu zjeść i zaczniemy budować tą bazę. Tylko no wybór miejsca teraz. Nie mam nic latającego, więc też ten wybór miejsca taki jest trochę niepewny. Czekajcie, zjemy sobie to. Bo nie wiem, jak to wygląda z góry po prostu, aby się przydało wiedzieć, co nie. W tamtej bazie nie zostało nic. Znaczy, jest ogólnie ta metalowa obudowa, tylko są ściany wyburzone, ale reszta cała została zrabowana i wykradziona, niestety. Okay. No też jakiś ten teren musi być równy, prawda? Może jakoś tutaj gdzieś. Bo tam była baza. O, tutaj troszkę dalej. Nie chciałbym, żeby coś mnie tutaj napadło, jakiś dinozaur, bo ja nic na sobie nie mam w ogóle. Mam na sobie to, co widzicie, czyli tylko rzeczy do budowania tej bazy. Nie mam żadnej zbroi, nie mam żadnej broni. A tutaj wychodzę za tych pagórków i tak nie do końca. Z zimna się obsrała moja postać. Kurde, gdzie ta półeczka? Tutaj była taka półeczka. Tam jest kotek, dobra, to od kotka uciekamy. Trzeba będzie wybrać jakieś te miejsce dobre, no. Na tym brzegu w zasadzie mógłbym, nie? Ale myślałem, że na początku się schowamy pod te drzewa jakieś. Ja zaraz umrę z głodu i z... Dobra. Teraz sprawdźmy tutaj. A, to jakiś mały level był. Szkoda. Dobra. Także, no słuchajcie, teraz no, cały czas ja tu będę musiał niestety zbierać te wszystkie przedmioty i to jest kupa roboty. No i boję się, że wiecie, że tamci gole się będą grifować po prostu i jak znajdą tą moją bazę tutaj, to będą... No prawdopodobnie ją też starać się zniszczyć, no a ja nie jestem w stanie, znaczy jestem teoretycznie w stanie w jeden dzień wybudować jakąś bazę, no ale kurde. Strasznie dużo zachodu z tym, szczególnie jeżeli chodzi o metalową bazę, zobaczcie, zniszczona.
tutaj to chyba nieskończona po prostu. Tutaj na szczęście jesteśmy w górach, tak? No i jestem niby schowany pod tymi drzewami, więc to jest w sumie spoko. No ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tutaj też zobaczcie, zniszczone. Pewnie wszystkie są w takim razie zniszczone w tym miejscu. Tam to nie wiem, jakieś z dziurami. Te nie są zniszczone. Wiecie, pewnie sąsiad sąsiada skubie, tak jak no ja w sumie też. Trzeba uważać, trzeba uważać teraz na te działka też, co nie? Dobra, trochę kryształu mi się przyda, tylko nie wiem, czy to jest dobre miejsce. Skoro tam u niego się pali, to tak dziwnie może być. Na pewno neutral, bo jak mnie zabiją, to przynajmniej on się będzie bronił przez chwilę. Może uda mu się kogoś zabić. Dobra, kryształ w cenie, olej w cenie i perły są w cenie. Nie potrzebuję tego bardzo, bardzo dużo. Tylko trochę, żeby zrobić po prostu podstawowe rzeczy. A później tylko i wyłącznie cementing paste metal. Cementing paste metal. Tym razem, jak będę robił działka, to znowu zrobię tak jak właśnie, kurde, tamta baza przed tą czystką. No, była zajebiście po prostu zabezpieczona. Myślę, że nie chciałoby się komuś kroić tej bazy. Pięć tych działek było. No, także szkoda tego wszystkiego. Dobra, wiecie co? No co, chyba pozbieram. No, na pewno w tym odcinku nie będę budował z tego metalu, bo też mi się trochę nie chce, powiem wam szczerze. Wiem, że trzeba, no trzeba te działka. Może najpierw działka po prostu zbuduję. Może to jest jakiś pomysł. Także chyba będę więcej pereł potrzebował. Bryłę. Dobra, kolejny bezpieczny powrót. Robimy od razu generator, stawiamy to wszystko. Zrobimy. Macie ciemno jak w dupie u Murzyna, no. O, dobra, sobie wylądujemy. Szybko, 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 szybko. Zamykamy. I nie ma co, ja od razu stawiam te działko. Ale będę. Trzeba cztery działka, z każdej strony jest potrzebne, bo ktoś, wiecie, może się podkraść, nie? Jak będzie stał pod ścianą, to działko go nie zestrzeli. Dobra. Zobaczcie, przywiozłem tutaj troszkę rzeczy. Niedużo, trochę. Także trzeba to wszystko jakoś wyważyć i stonować. Generator. No i będę musiał zrobić niestety coś, czego nie mam jeszcze. Czekajcie, bo ja chyba nie będę mógł jednak tego zrobić. Muszę zrobić elektryczny po prostu ten generator, nie? Czekajcie, to nie tutaj. Czego mi brakuje? Spark powder tylko. To spark powder to zaraz zrobimy. Nie ma sprawy. Zajebiście. Dobra. Dobra, gitara. No i co? Chyba na tej stronie po prostu. Tu będzie fabricator, tu będzie ten. Także spoko. Ustawimy sobie go. Od razu mogę tutaj tą benzynę. No bo kable muszę zrobić, a kable są dopiero dostępne w fabricatorze, także spoko. Dobra, powoli odbudowujemy stat, odrabiamy. Mamy już troszkę zabezpieczoną bazę. Tutaj jakiegoś gościa jednego skryłem. Nie miał dużo tego wszystkiego, ale trochę, nie? Lepszy jest ryc niż nic. Znaczy otwartą bazę miał. Ludzie tutaj budują bez dachu na początku, zbierają wszystko, zbierają i wiecie, i liczą na to, że nikt tego nie weźmie po prostu. No, ale jestem też ja. Powodu zimna. Więc dobrze by było tą bazę zrobić przed tą dętką, żebyśmy. O kurwa. Mogli się zrespić. Śmieszne jest to uciekanie. No ale nie mam innego wyboru. Nie mam innego wyboru. Ich baza w ogóle jest słabo zrobiona. Ja tą bazę im rozpierdolę. Ja tą bazę im rozwalę. Oni się zbudowali moim zdaniem w słabym miejscu. Działko moje niestety nic nie dało. Dobra, wiecie co? Ja poszukam i do was wrócę. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak. Uciekałem od kardo jakiegoś z tej góry i znalazłem całkiem przyjemną miejscówkę.
Nie chcę tam za bardzo podchodzić, żeby on się tutaj nie dolurował, ale tak, zdecydowanie no, jest paracer, spoko. I tutaj widzę, że jest tak, równa półka. Nie będzie tutaj można zbudować dużej bazy, ale jak na początek taka jest spoko. Miejsce, jak widzicie, będzie ukryte całkiem i myślę, że jedziemy z tym budowaniem. Trzeba zacząć. Zrobimy bazę na początku 3 na 3. O, idealnie. Dobra, i teraz tak. Gdzie brama? Myślę, że... O kurna, Argentiva, niedobrze. Ona będzie chciała mnie zjeść zaraz. Czekajcie, czekajcie, kurde, szybko, bo ja nie mam czasu, nie? Przez tą Argentivę przede wszystkim nie mam czasu. Mam nadzieję, że starczy mi tego wszystkiego. No lipa, nie? Że muszę wszystko to od nowa robić. Ale ja wiedziałem, że tak będzie na tym serwerze. Ogólnie na każdym prawdopodobnie na serwerze PvP musimy się czegoś takiego spodziewać. No po prostu wojna, tak? Tej wojny jakoś bardzo nie chciałem. Ale trudno, już jak jest, to trzeba ją przyjąć. Chyba. Dobra, teraz tak. Potrzebował jeszcze trochę ścian. Kurde, właśnie, nie chcę niszczyć obok siebie. Kurczę, no. Wiecie, żeby zachować jakby te ukształtowanie terenu, prawda? I te tak naprawdę naturalne kamuflaże. Myślisz, że tyle starczy tego kamienia? Chyba tak, tam nie ma dużo do zrobienia. Sufity już mam, muszę pozrobić tak, takie tą płotki metalowe, znaczy te kamienne płotki. No i pytanie, no co ja dzisiaj zdążę jeszcze zrobić? No muszę tak, muszę zrobić wszystko od początku, no i powiem wam, że nie chce mi się bardzo. Musimy przede wszystkim oswoić jakiegoś pteranodona. Będzie pteranodon to argentive z metal. Znowu cementing paste wkój zebrać, bo oczywiście też żadne moje dino nie przeżyły. Dobra, teraz tak, płotki. Jakoś dużo bardzo surowców w sumie nie miałem w tej bazie tam. Znaczy miałem dużo cementing paste i chityny, którą zebrałem na tej żabie zacnej zresztą. Żaba naprawdę się spisała na medal. Chyba za mało jeszcze. A nie. Dobra, idealnie. I teraz tak, piąteczka i będzie już baza gotowa. Także taka kamienna baza to jest około pół godziny na tym serwerze. A czy też z moim skillem, powiedzmy, bo ja mam 200 mili damage. Ale jak widzicie, ciosałem niemetalowymi narzędziami. Tak, ogólnie jeszcze jest pomysł na to, że tamtą bazę rozbiorę i zdobędę też stamtąd metal i cementing paste. No ale teraz się tam nie będę mógł dostać, niestety. Dobra, wszystko jest gotowe. Czas na jakieś oswajanie i tak dalej, także ryby. Dobra, słuchajcie, baza postawiona tak jak widzicie i tutaj już podstawowe rzeczy są zrobione. No i trzeba teraz wyruszyć po pteranodonka. Mamy strzały, więc można już uśpić. Niestety na siodło nie mam jeszcze przy...